Proszę Państwa, WKK Wrocław kontra MKKS Rybnik. 54-24, 30 punktami prowadzą chłopcy w czarnych koszulkach, w czarnych strojach. To WKK Wrocław. Ja na nich mówię krasnale z Wrocławia, bo to Wrocław słynie z krasnali. Gdzie się nie obejrzy, to znajdziecie krasnala. Tutaj krasnale na razie rządzą, wygrali pierwszy mecz. W grupie teraz wygrali drugi. Wszystko wskazuje, że zagrają w półfinale. A jak zapomnią o zdjęciu, to nie łyby. I raz, i dwa, i WKK. I Bytom! Raz! Miłosz! Nie kryjecie to syry! I punkty Kiliana. Pamiętam, jak jego starszy brat grał w basket w jego wieku. Koellera tak samo, a teraz ich młodsi bracia wymiatają w roczniku 2002. 58-24 prowadzi zespół ze stolicy Dolnego Śląska. Z Wrocławia już niedługo będziemy jeździć na turnieje do Wrocławia, bo tam powstał piękny obiekt, gdzie są trzy pełnowymiarowe hale. Już niedługo oficjalna ceremonia otwarcia hali w czerwcu. Deskę, dobrze macie, brawo. Witam najlepszego fotografa, który zawsze tutaj przychodzi zdjęcia robić. Ma sprzęt 5 razy droższy od mojego, więc zdjęcia będą 5 razy lepsze, jeżeli chodzi o jakość. Bo jeżeli chodzi o zdjęcia, to kto wie, czy ja nie robię lepszych. Ale będziecie mogli te zdjęcia obejrzeć na stronie kampusu Bielickiego. I oczywiście możecie sobie udostępniać na Facebooku. WKK prowadzi z Rybnikiem. Kolejne drużyny czekają na swój mecz.
Zespół z Rybnika, bardzo perspektywiczny zespół. W tym sezonie opuściło go dwóch zawodników. Jeden przeszedł do Dąbrowy Górniczej, drugi zrezygnował z koszykówki. Obydwoje utalentowani. No ale przyjdą następni. Basket się kręci. Rybnik w tym roku wprowadził, proszę Państwa, drużyny do Mistrzostw Polski U20, U18 i U14. Tylko U16 się nie udało, zajęli czwarte miejsce. Natomiast WKK, co tu dużo ukrywa, silny ośrodek do Mistrzostw Polski wprowadził U14, U16, U18 i U20. Z U20 zrobił już medal brązowy. Zobaczymy, jak będzie w innych kategoriach. Pytałem się chłopców, czy już trenują na nowej hali z WKK. Powiedzieli, że trenowali. Proszę Państwa, WKK Wrocław będzie miał jeden z najlepszych ośrodków sportowych w Europie, jeżeli chodzi o hale i zaplecze. To na razie tyle. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej z Wieliczki. Pozdrawiam z Ibi.